Cześć pomarańczowi, lato w pełni, dlatego dzisiaj chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na prezentację tego oto przydatnego produktu, jakim jest pedzak Ogio Erzberg z kolekcji KTM Powerwear. W lecie, gdy żar leje się z nieba, nie trudno odwodnienie. Wiadomo, tracimy wtedy więcej płynów i dlatego tak ważne jest, aby skutecznie, regularnie je uzupełniać. I tutaj w tym temacie z pomocą przychodzą nam takie konstrukcje plecaków jak hydropaki, czyli specjalne plecaki z budowanym wewnętrznym bukłakiem, czyli zbiornikiem na wodę, którą możemy następnie sobie sączyć nawet podczas jazdy i wyścigu. Jednym z najmniejszych, najbardziej kompaktowych i najlżejszych plecaków w tej kategorii dostępny obecnie na rynku jest ten oto plecak Erzberg z kolekcji KTM Powerwear. Został on opracowany dla KTM specjalnie przez Ogio, a skoro o Ogio mowa, wiadomo, że mamy tutaj do czynienia także z najwyższą jakością wykonania. Plecak ten docenią przede wszystkim osoby, które oczekują od hydropaka lekkości. Waży on niecałe pół kilograma oraz tego, czego od tej kategorii plecaków przede wszystkim wymagamy, czyli komory na bukłak oraz niewielkiej przestrzeni bagażowej. W tym czerpiącym z wyścigów hydropaku Erzberg znajdziemy dwie komory. Komorę główną zlokalizowaną właśnie tutaj na górze oraz mniejszą kieszonkę na bagaż podręczny zlokalizowaną na środku. Komora główna mieści nam bukłak o pojemności 1 litra, który został wykonany z materiałów po pierwsze antybakteryjnych, a po drugie z materiałów, które nie mają negatywnego wpływu na posmak wody. Pozostaje ona po prostu neutralna. Ponadto cała ta kieszeń została wyścielona specjalnym materiałem izolacyjnym, który pozwala nam zachować temperaturę napoju dłużej o 30%, czyli wlejemy chłodny napój, to będzie on znacznie dłużej chłodny. I mamy również taką małą kieszonkę, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, no jakieś batoniki energetyczne lub inną potrzebną rzecz, jaką uznamy. Druga kieszeń Erzberga to już przestrzeń typowo na jakiś telefon albo dokumenty, portfel. Znajdziemy tutaj też haczyk na klucze. Jak się postaramy, to zmieścimy tutaj także zapasowe rękawice albo jakąś niewielką kurtkę przeciwdeszczową. Przejdźmy teraz do wewnętrznej części plecaka. Ta część, która ma kontakt właśnie z plecami, ona jest wykończona taką przyjemną w dotyku miękką siateczką, która jest dobrze wentylowana. Wszystko po to, żeby zapewnić możliwie najlepszą cyrkulację powietrza pomiędzy plecami zawodnika, a właśnie tym przylegającym plecakiem. Materiał ten przyciągnięto także na szelki dla poprawy komfortu, a same szelki są, jak widzicie, dość szerokie dla optymalnego rozkładu ciężaru tego plecaka na ramionach. Jeśli natomiast mowa o samym przewodzie systemu hydracyjnego, to ma on swoje wyjście tutaj, na środku plecaka na górze i w zależności od naszych preferencji możemy sobie ten przewód poprowadzić tak, by ustnik mieć albo po prawej stronie, albo po lewej. Samo zapięcie plecaka Erzberg jest niezwykle proste i intuicyjne, nawet w rękawicach. Wystarczy dosłownie jeden klik, plecak jest zapięty, drugi klik, plecak jest rozpięty. Na szelkach są zlokalizowane takie dwa chwyty niebieskie. Teraz je lepiej widać niż wcześniej. Są one tutaj po to, żeby właśnie uchwycić nasz przewód hydracyjny, który ustawiamy sobie w kształt litery U, po to, aby był on maksymalnie blisko naszego ciała, linii ciała, a nie latał gdzieś na prawo i lewo. Główka systemu hydracyjnego jest zakończona obrotowym mechanizmem, co pozwala nam dostosować sobie go do swoich aktualnych preferencji. A jeśli mowa o designie, no to chyba nic dodać, nic ująć. Ten plecak po prostu wpada w oko, szczególnie maniakom marki KTM, zespołu KTM Factory Racing. Jest on fabryczny w barwach KTM Factory Racing, którego logotyp znajdziemy również tutaj na tym plecaku. Mamy także logo KTM oraz partnerów producenta z Matikhofen, czyli WP, Motorex i Punk Racing System. W ramach ciekawostki dodam jeszcze, że na plecaku jest zlokalizowany malutki panel odblaskowy. Plecak znajdziecie u nas w KTM sklep.pl w cenie niecałych 275 zł, także zapraszam, bo jest naprawdę godne polecenia, szczególnie dla osób, które cenią sobie komfort i nie są zwolennikami dużych plecaków podczas jazdy.